kwalifikacji generalnej Pucharu Świata i drugi zawodnik konkursu w Wiśle. Kamilu, wielkie gratulacje. To jest fantastyczny dla nas początek tego polskiego weekendu Pucharu Świata. Dziękuję. Jak dzisiaj czułeś się na tej skoczni? Bardzo dobrze. Dziękuję kibicom, którzy no w tak niższym gronie przyszli nas wspierać. Naprawdę to jest fantastyczne widzieć ich tutaj tyle. No a Wisła ma to do siebie, że jak się zejdzie tyle ludzi w taki kocioł, to robi naprawdę niesamowitą atmosferę, zwłaszcza tam u góry. Czy te twoje dwa dzisiejsze bardzo dobre skoki, no w pierwszym nisko ocenione lądowanie, ale te skoki były naprawdę fantastyczne, są dowodem na to, że ta najwyższa forma już w tej chwili powróciła? No ona jeszcze nie jest najwyższa, jeszcze jest trochę rezerwy. Będziesz pracował, no przynajmniej takie zapowiedzi słyszeliśmy podczas tego weekendu, kiedy są zawody Pucharu Świata w Sapporo. Macie zostać i trenować. Jak to widzisz? Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Widzę to normalnie, to trener decyduje, trener ustala plan. Ja ufam bezgranicznie trenerowi, bo jak widać, dlatego mam tą koszulkę. Oczywiście. Także jeżeli trener powie, zostajemy i trenujemy, to ja tak zrobię. Cieszy dobra postawa drużyny, dobra postawa polskiego zespołu. Mieliśmy 7 zawodników w drugiej serii konkursowej. Coś podobnego. Naprawdę. Jana Ziobrę, jako prowadzącego po pierwszej serii, no to są same bardzo dobre zwiastuny tego, co nas może czekać w najbliższych tygodniach. No oczywiście, że cieszy i właśnie super, kiedy im więcej z naszych zawodników, kiedy jak najwięcej naszych chłopaków wchodzi do drugiej serii i skacze jak najdalej, bo to też skaczemy dla tych kibiców, którzy tutaj przychodzą, dla tych, którzy nas oglądają w telewizji. No i cóż, proste zadanie, trzeba tylko wykonać. To była rozgrzewka przed Zakopanem, Kamilu? A no. Spokojnie. Zakopanem będzie spoko. Okej, czekamy na Zakopany. Raz jeszcze wielkie gratulacje i zapraszamy na podium. Gratulujemy. Dzięki, ja zapraszam do Zakopca. Cześć. Dzięki wielkie.